Oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granice Polski 17 września o 3.15. W ciągu trzech dni posunęły się 120 kilometrów w głąb kraju. W sowieckiej propagandzie ten atak nazywany był interwencją albo wyzwalaniem ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi spod polskiego jarzma. Na sowieckich zdjęciach propagandowych z tamtego czasu widać miejscową ludność witającą wyzwolicieli. Na teren kraju wkroczyło półtora miliona żołnierzy, a w starciach z nimi zginęło 2,5 tysiąca Polaków. Pod sowiecką okupacją znalazły się wschodnie tereny dzisiejszego Podkarpacia. Między innymi prawobrzeżna część przemyśla, bo granicą był San. Na kamienicach w centrum zawisły zdjęcia Stalina i Mołotowa. Polska zniknęła z map. Z jednej strony był Związek Sowiecki, z drugiej Niemcy. To pamiątkowe zdjęcia wykonywane przez okupantów na tej nowej granicy. Agresorzy zaczęli masową eksterminację Polaków. Służyły temu masowe aresztowania, procesy polityczne, zsyłanie do łagrów, wielkie deportacje i zbrodnia katyńska. Na wystawie znalazły się nazwiska części ofiar zbrodni katyńskiej z terenów dawnej Rzeszowszczyzny. Sowieci zaatakowali Polskę w bardzo trudnym momencie, gdy walczyła z innym najeźdźcą. Interwencji czerwonoarmistów jako pierwsi doświadczyli mieszkańcy Wołynia, gdzie mieszkało wielu osadników z terenów dzisiejszego Podkarpacia. W wyniku dokonanego rozbioru Polski Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tysięcy km2, zamieszkiwany przez 13 milionów osób. Szacuje się, że w ciągu niespełna dwóch lat różnego rodzaju represje dotknęły około miliona osób. Na wystawie znalazło się zdjęcie Wanty Pizło, deportowanej z powiatu Jarosławskiego do Białego Jaru. Przeżyła zsyłkę, setki Polaków na zawsze zostały na nieludzkiej ziemi.